Witam serdecznie. Nazywam się Izabela Podlaska-Konkel z portalu czary.pl i przedstawię Państwu horoskop tygodniowy na dnie od 22 do 28 maja 2017 roku. W tym tygodniu na niebie taka spokojna aura. Pierwsza połowa tygodnia upłynie nam bardziej na odpoczynku, podsumowaniach, rozliczeniach i też. W Porządkowaniu różnych spraw. Księżyc zmierza do nowiu, który będzie miał miejsce w czwartek, w znaku bliźniąt, a to oznacza, że to jest tydzień na planowanie wakacyjnych wyjazdów, spotykanie się z ważnymi ludźmi, ale też rozpoczynanie różnych nowych rzeczy. Szczególnie czwartek i piątek to są takie dwa dni, w których o wiele więcej może się dziać. W czwartek też ważny aspekt na niebie: Wenus ustawi się w kwadraturze z Plutonem. Co sprawi, że będziemy bardziej skupieni na sprawach finansowych, na rozliczeniach z różnymi osobami, egzekwowaniu różnych obietnic, ale też z drugiej strony możemy być bardziej emocjonalni, bardziej skupieni na tym, co do kogo czujemy, ale też te emocje mogą być negatywne, więc bardziej w czwartek skupiajmy się na konkretnych sprawach, a nie na emocjach, bo możemy być bardziej zazdrośni, bardziej zaborczy, co nie będzie. Dla nas dobre. W weekend bardzo dobra aura na wyjazdy różne uczestniczenie w różnych koncertach, festiwalach. Merkury ustawi się w Neptunem, a to oznacza, że będziemy bardziej potrzebować jakiejś odskoczni od codziennego życia i zanurzenia się w trochę inną rzeczywistość, czy muzyczną, czy, czy filmową, czy po prostu będziemy potrzebować bardziej spędzenia więcej czasu na łonie natury czy z rodziną, tak? Po prostu zróbmy coś innego w ten weekend znaki ogniste, czyli lwy, strzelce i e, barany w tym tygodniu będą bardzo zajęte swoimi sprawami uczuciowymi barany w tym tygodniu mają szansę spotkać kogoś wyjątkowego, ale też rozwinąć znajomość, która już jakiś te czas temu się zaczęła, teraz może e, nabrać tempa lwy natomiast w tym tygodniu będą bardzo kreatywne, to jest dobry czas, żeby zacząć jakiś nowy projekt wyjechać w jakieś ciekawe miejsce i też zacząć nową znajomość dla lwów w tym tygodniu może się wiele drzwi otworzyć z nowymi możliwościami. Strzelce natomiast w tym tygodniu będą bardziej skupione na sprawach innych ludzi. Nów w yy, bliźniętach naprzeciwko Waszego znaku Zodiaku sprawi, że nie uciekniecie od pewnych zobowiązań, ale też może będziecie mogli liczyć na pomoc yy, innych ludzi i też te strzelce, które yy, skupiają się teraz na sprawach uczuciowych, sprawach partnerskich, w tym tygodniu mają szansę albo rozwiązać jakąś trudną sprawę, albo spotkać jakąś wyjątkową osobę. I zacząć nowy rozdział w swoim życiu. Znaki ziemskie, czyli byki, panny i koziorożce, w tym tygodniu będą bardziej skupione na sprawach codziennych, na porządkach, na wypełnianiu różnych zobowiązań. Byki w tym tygodniu będą bardziej skupione na sprzątaniu, gotowaniu i takich zwykłych, niby codziennych sprawach, ale to są te rzeczy, które bykom dają radość. Byki, które mają swój ogródek lub pielęgnują jakieś, jakieś kwiaty, czy doniczkowe, w tym tygodniu mają. Mają szansę na jakiś duży, ograniczy sukces. Nów w znaku bliźnią też sprzyja, właśnie, przebywaniu na łonie natury i, i spacerom. Panny natomiast w tym tygodniu będą troszeczkę. Yy, Rozdarte między sprawami uczuciowymi, domowymi, a sprawami zawodowymi. Trudno Wam będzie połączyć te różne sfery. Nów znaku bliźniąt może sprawić, że będziecie bardziej rozbiegani, za dużo będzie troszeczkę na Waszej głowie. W drugiej połowie tygodnia, szczególnie od piątku, uspokojenie tej aury i takie wreszcie poczucie, że macie pewne rzeczy już uporządkowane. Koziorożce natomiast w tym tygodniu będą bardzo zdecydowane, żeby odciąć się od przeszłości. Zrezygnować z, pe, z pewnych rzeczy, które im ciążą, i e, tak jak koziorożce zawsze biorą wszystko na siebie e, i potem siedzą po godzinach, w tym tygodniu troszeczkę zmienią perspektywę. Szczególnie druga połowa tygodnia jest dobra dla tych koziorożców, które szukają e, rozrywek, e, różnych nowych znajomości i flirtów czy romansów znaki powietrzne, czyli bliźnięta wagi i wodniki w tym tygodniu mają bardzo ważne rzeczy do zrobienia szczególnie bliźnięta mają w tym tygodniu coś ważnego do przekazania innym, albo muszą w jakieś ważne miejsce pójść pojechać, no w Waszym znaku zodiaku sprawi, że wszystko co powiecie, wszystko co zrobicie będzie wpływać na innych ludzi, ale też będziecie mieli no, decydujący głos w wielu ważnych sprawach szczególnie rodzinnych, więc warto wykorzystać tą pozycję i w tym tygodniu Coś pożytecznego dla siebie i innych zrobić. Wagi natomiast w tym tygodniu będą bardziej rozbiegane, chętnie gdzieś wyjadą, chętnie spędzą niekonwencjonalne popołudnie czy weekend. Mogą liczyć też na ciekawe propozycje, bo ten nowy znaku bliźniąt będzie bardzo sprzyjał tym wagom, które uczą się, studiują lub podróżują za granicę. Natomiast wodniki w tym tygodniu będą bardziej zajęte rozrywkami, spotykaniem się z przyjaciółmi, nie będą się przejmować tym, co się dzieje wokół nich. Pamiętajcie, Merkury cały czas tworzy kwadraturę do waszego znaku Zodiaku, a to oznacza, że powinniście na bieżąco odbierać telefony, sprawdzić maile, bo jakieś ważne informacje dotyczące waszej przyszłości mogą w tym tygodniu się pojawić. Nie przegapcie ich. Znaki wodne, czyli raki, skorpiony i ryby w tym tygodniu będą spokojnie podchodzić do wszystkich spraw, szczególnie raki, które zazwyczaj bardzo emocjonalnie reagują na każdą zmianę. W tym tygodniu będą bardziej skupione na sobie, na sprawach domowych, bardziej zajmą się urodą czy, czy dekorowaniem domu. Dla raków, które podróżują w tym tygodniu bardzo dobre wiadomości, ktoś Wam pomoże, znajdziecie jakąś przecenę czy jakąś zniżkę, która pozwoli Wam o Taniej spędzić czy weekend, czy nawet jakiś wakacyjny wyjazd. Skorpiony natomiast w tym tygodniu bardziej zajmą się sprawami zdrowia, sprawami diety. To jest dobry tydzień, żeby zmienić żywieniowe przyzwyczajenia. Nów w bliźniętach z tym skorpionom, które chcą właśnie troszeczkę inaczej podejść do swojego zdrowia i do swojego życia. W drugiej połowie tygodnia bardzo ważne wydarzenie, jeżeli chodzi o pracę, i jakiś sukces z tym związany w tym tygodniu może. Się skorpionom zdarzyć. Ryby natomiast będą bardziej w tym tygodniu skupione na swoich marzeniach, na swoich planach dalekosiężnych. To jest dobry tydzień, żeby poszukać jakichś ciekawych ofert, wyjazdów, podróży, bo nawet te nierealne. Plany mogą w tym tygodniu okazać się dosyć konkretne, i dla ryb, które podróżują, które zajmują się, które studiują czy, czy uczą się, w tym tygodniu jakiś sukces też możecie liczyć. Na jakiś sukces i ciekawe propozycje. Wszystkim życzę udanego tygodnia, a po więcej horoskopów i wyróż zapraszam na www.czary.pl.